Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Cointelegraph donosi, że współtwórca Cardano, pan Hoskinson, twierdzi, że Wall Street, że wilki z Wall Street przyniosą dziesiątki tryliardów dolarów na rynek krypto. Ile to jest? Tyle. To jest jeden. Także milion milionów. To jest właśnie ta liczba. Albo 1000 miliardów. I pan Hoskinson twierdzi, że dziesiątki takich liczb będą się pojawiać na rynku kryptowalutowym. Dlaczego? Skąd on to wziął? Czy tak mu się wydaje? Wypił za dużo? A może coś w tym może być? No i co? No i to zależy tak naprawdę, kto w co wierzy, w sensie kto ma jakie interesy albo kto ma jakie intencje. No bo teraz tak, jeżeli jesteś naczelnym jakby wrogiem idei kryptowalut, no to wiadomo, że wtedy zakładasz, że dobra, no Hoskinson to jest taki naganiacz, no bo wiadomo, jak on ma jedną z największych kryptowalut na świecie, ósmą w tym momencie, no to on będzie reklamować, to on będzie mówić, że ten rynek jest super przyszłościowy i tak dalej, po to, żeby ludzie wchodzili nowym kapitałem, no i żeby jakoś to tam, żeby szło dobrze. Natomiast z kolei jak jesteś zwolennikiem kryptowalut, to mówisz na to, że no to jest jakby logiczne, że tak jest, no bo to jest logiczne, to trzeba powiedzieć, bo on się powołuje na to, że po prostu, to już wielu ludzi mówiło w ostatnim czasie i to jest jakby jedyna logiczna analiza, bym powiedział, że jest mnóstwo kapitału zablokowanego przez to, że nie ma regulacji jeszcze takich ostatecznych, bo one wiadomo, tak jak mówiłem już też wiele razy, one wychodzą w kolejnych krajach, ale się tam jeszcze zmieniają, ewoluują i tak dalej. No i dlatego też jeszcze parę miesięcy to może trwać. I do tego czasu grube ryby po prostu nie wchodzą. Bo jak jesteś grubą rybą, no to zależy jakiego rodzaju jesteś grubą rybą. Jeżeli jesteś takim tajniakiem cichociemnym, który robi różne szemrane interesy, no to wchodzisz w takie różne inwestycje od razu, nie interesują cię jakieś regulacje, masz swój kapitał na przykład, który zależy w pełni od ciebie, no to go ładujesz w różne projekty, zabezpieczasz się odpowiednio, robisz jakąś anonimowość i tyle. Natomiast jeżeli jesteś dużym kapitałem typu bank, czy instytucja jakaś finansowa, która chciałaby wrzucić na przykład 100 milionów dolarów albo miliard dolarów w jakiś projekt, w jakiś pomysł, w jakąś branżę, choćby branżę kryptowalutową, i to jesteś jakby firmą skupiającą udziałowców, czyli iluś ludzi posiada taką firmę, taki bank, no to już nie można robić działań nielegalnych, czy niejasnych, nieklarownych, nieuregulowanych. Więc faktycznie jest mnóstwo firm, które zamierzają wejść. To nam sugerują w ogóle ankiety wszelakie, że jest mnóstwo firm, które chcą wejść w blockchaina i w kryptowaluty, no ale czekają. Czekają, zanim będzie regulacja. No i ja znam z polskiego podwórka mnóstwo takich historii, przecież, że ktoś chciał zrobić jakiś projekt, no ale albo odpuścili przez to, że w Polsce w sumie nie wiadomo, co jest legalne, a co nie, czyli właśnie przez brak regulacji, no albo niektórzy te projekty przenosili do innych państw, gdzie już regulacje są zrobione. Długofalowo będzie tak, że wszędzie te regulacje będą, no i będzie kilka takich państw przyjaznych, gdzie będzie można te projekty realizować, no i kilka tych biedniejszych, nieprzyjaznych, które będą utrudniały albo które będą miały regulacje dopiero za rok czy dwa. Tak to wygląda, więc to jest prosta sprawa i to jest całkiem logiczne. Oczywiście zawsze można ogłosić spiskową teorię, że owszem, może Wall Street przez to właśnie nie wchodzi, że nie ma regulacji, ale może wcale nie chce wejść. Może ich to nie obchodzi, może uważają, że Bitcoin umarł i leją na to. Natomiast znowu, idąc w kierunku logiki, dla mnie jest logiczne, że jeżeli w jakiejś branży są wahania typu 20 czy 30% w dobę, to wilki z Wall Street będą chciały w tej branży być. To jest logiczne. No po co oni mają się ograniczać tylko do branży typu giełda klasyczna i zarobią sobie 0,5% w tą, pół w tamtą? Oczywiście przy ich kwotach, no to z tego 0,5% to dalej to są potężne pieniądze. Natomiast no mają tu branżę, która jest mega łatwa do zmanipulowania, bo jest mała. Także wiadomo, cała kapitalizacja rynku kryptowalut światowego jest mniejsza niż giełdy warszawskiej. Także mówimy o dość małych liczbach, o łatwej manipulacji, no i o potężnych skokach.
20% w ciągu doby i oni, będąc grubymi rybami, wiedzą, jak na tym zarobić. Także nie sądzę, aby ta wersja smutna miała rację bytu. Jak powiedział w CNBC pan Brian Kelly, nie ma tu żadnej opcji, że to jest pogrzeb Bitcoina, nic z tych rzeczy, bujdy na resorach i on się powołuje na wykresy, że w tym momencie tak naprawdę no to mamy dno dna i że jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że trend się odwróci. Czy się odwróci od razu, czy się odwróci za 3 miesiące, tego oczywiście nie wie totalnie nikt. To jest jakby jasne. Niemniej jednak no warto się odnieść też do strony 99 Bitcoins, która naliczyła już 319 śmierci Bitcoina. To jest ta strona, która pokazuje artykuły o tym, że Bitcoin umarł. I pierwszy taki artykuł był 15 grudnia 2010 roku. A w tym roku Bitcoin już umarł 73 razy w prasie. To i tak jest nic, bo w zeszłym roku, kiedy było tak dobrze, to umarł 125, także w tym roku pobijemy rekord. No i co? Czy któryś z tych artykułów będzie prawdziwy, że Bitcoin naprawdę umarł? No pewnie kiedyś tak, no bo wszystko umiera i jak to ktoś śpiewał, nic nie trwa wiecznie, niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Natomiast czy to jest ten moment jeszcze przed wejściem inwestorów wielkich, przed wejściem Wall Street, przed regulacjami i tak dalej, śmiem po prostu w to wątpić. Także zobaczymy, ile razy ta śmierć Bitcoina zostanie jeszcze naliczona, zanim Bitcoin naprawdę zacznie mieć problemy. Bo kto wie, może takich artykułów trzeba napisać 35 tysięcy i dopiero w 2048 roku będzie śmierć Bitcoina. A może będzie w tym? Na razie nie wydaje mi się to totalnie logiczne, wręcz przeciwnie, wydaje mi się logiczne, że tuż przed końcem regulacji ceny tak ładnie spadają i kto wie, może jeszcze pospadają, no bo ktoś chce kupić taniej, no. To jest logiczne. Po co to ma spaść? No, żeby ktoś mógł się obkupić taniej i potem jak się podbije ceny, to znowu w ostatnim momencie na samej górce, tak jak w grudniu zeszłego roku, będą wchodzili ludzie z telewizji, którzy no, usłyszeli w mediach, że trzeba kupować. Czemu by tego nie zrobić kolejny raz, jeśli tyle razy to zadziałało? Proste. Zobaczymy, co będzie. Tak czy inaczej, nie sądzę, żeby Bitcoin umierał w najbliższym czasie i myślę, że mimo, że nie wiem, czy liczba podana przez pana Hoskinsona, czyli że dziesiątki tryliardów, czy to jest racjonalna liczba, czy trylionów, nie wiem, bo te różnice, jeszcze są różnice w tłumaczeniach między polskim a angielskim, tak czy inaczej, czy takie kwoty są aż realne, natomiast no, tak obserwując giełdy, no to naprawdę giełda kryptowalut jest tak mega mała, że patrząc na to stricte liczbowo, można uznać, że to jest rynek mega, mega raczkujący. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Słyszymy się w kolejnym nagraniu. Miłego dnia. Cześć.